zamknąć już papki, dzieciory. What? Dzisiaj na lekcji znany youtuber. Oto Ator. Nie znam tego pana, Brian. Toć on demaskuje spiskowe teorie. I cyk, znowu teoria spiskowa stała się faktem. Jessica, skończ już paplać. Przywitajcie miło naszego gościa. Hejka, Tulenka. Ziemniaki biedące znowu młode, a pan nie. What? A gdzie Jessica? Sika! Uwaga! Witam was, młode umysły. Jackowski? Zostanę waszym nowym nauczycielem od historii. What? To był banan. A co ma banan do historii, Lenka? No, że był chyba. Brian, od której strony obierasz banana? Od dupy strony. What? Brian, uwaga. Tak jak przepowiadałem. Lenka, gdzie ta dupa? Tam, gdzie czarne chyba. What? Krzysiu Jackowski, słucham. Panie Jackowski, mój ty jasnowidzu wszechwiedzący, co się wydarzy w majówkę? Grill z kiełbasą. What? Halo? Jessica? Będzie grill na majówkę. Ło, matko jedyna, to nie będzie deszczyku ani pochmurno? Nie, skarbuszku. I w dupeczkę też nie będzie zimnawo? Nie. A co ty teraz robisz, Brajanku? Kupę. Tylko prawdziwy geniusz odgadnie tę zagadkę i dostanie szóstkę z szynami. Słuchajcie. Mała syrenka płynie przez rafę 70 sekund w jedną stronę. No. Potem wraca też 70 sekund. No. A następnie znowu płynie 70 sekund przez rafę w jedną stronę. No. Ale za to wraca już 1 minutę i 10 sekund. Dlaczego? Bo się spociła? What? Spocona? To będzie pała w dzienniku twoja, Brian. Brian, odpowiedz. Jaka jest największa ryba? Czyżby to płetwal jebitny? What? Dlaczego dostaliśmy 60 milionów kary? Za ogóra. Jak za ogóra? To były polskie ogórki, a nie ruskie. What? Brajanek! No, co tam? Słuchaj, patrzę na swoje konto i myślę, biedna, ale sexy. No. A potem patrzę w lustro. No i co? No jednak tylko biedna. Słodziuszku, co się dzieje? No, jak to co? Zoba. Na co? No, nie widzisz, Brajanku? No, nie bardzo. Kup mi szczotkę nową do włosów, proszę cię. Jessica, dla ciebie to nawet sięgnę ci księżyc. Potrzebna mi szczotka. I gwiazdy też. Kup mi szczotkę. I nazwę planetę twoim imieniem. Taką za 100 zeta. Much later. Proszę. Skarbuszku mój, będziemy razem do końca swojego życia. Jesteś bardzo pewny siebie, Brajanku mój. No zoba, prawe skrzydło odpadło i silnik się pali. Jessica, a co ci się najbardziej podoba w Brajanku? No właśnie, skarbuszku. Lubię odważnych chłopaków. Przytyłaś. Zobacz, moja perełko, to spadająca gwiazda. Nam? Powiedz życzenie. Życzę sobie, żebyś przestał grać w komputer. A nie, jednak to samolot. Brajanek, skoczysz do Lidla kupić lody ekipy? Mówiłem ci, Jessica, że nie wiem, co to za lody i nie wiem, co to za ekipa. No dobrze, mój ukochany, ale proszę cię, proszę, please. No a jak nie będzie tych lodów, to co? No będą, Brajanku, będą, jutro jest promocja. Okej, to jak wstanę, to pójdę. Brajanek, ty musisz wstać rano, bo potem ich nie będzie już. Okej, wstanę o 8. O 4. Jak o 4? Jak Lidl o 6. Jessica, ja o 4 to się dopiero kładę. To dziś nie śpisz. Much later. Jessica, jestem.
Oj, Brianku, co się stało? Walczyłem o ostatni papierek, bo lodów już nie było. Mój ty bohaterze, kocham cię. Wiesz co, Jessica? No, co tam? Byłam wczoraj na randce z chłopakiem. Podjechał świetnym samochodem. Ale było fajnie. Zazdro. Hej, aniołku. No hej, Brianek. Dzisiaj mam dla ciebie niespodziankę. Zapraszam cię na randkę. Okej, kochanie, ale przyjedź po mnie limuzyną. Przyjadę czymś większym niż limuzyna. Okej, papatki. Lena, chłopak zabiera mnie na randkę. Pewnie przyjedzie tym wypas hamerem. Much later. Jessica, lecimy na gryla, na majówkę. Gdzie? Na gryla. Jakiego gryla? Kotuś, zabieram cię tam, gdzie jeszcze nie byłaś. Na gryla? Nie, raczej też, ale na Rodus lecimy. Kupiłeś już bilety? Tak, słodziuszko moja. Naprawdę, Brianek? Lecimy na wakacje? Na Rodus? Zabieram kiełbę i lecimy. Ale czemu tak wulgarnie, Brianek? Dobra, ho. Czekaj, spakuję się. Much later. Jessica, a po co ci te dwie torby podróżne? No lecimy na Rodos przecież. No tak, ale na działkę kiełbaski smażyć. No hejka, Jessica. No hej. Hej, Brian. Siemaneczko, mordo. Co tam słychać? A nic, spokojnie jak na wojnie. Mam takie pytanie do was. Jessica, skąd się wzięli ludzie? Ludzie pochodzą od Boga. Nieprawda, słoneczko. Ludzie pochodzą od małp. Brianek, ja opowiadam o swojej rodzinie, a ty o swojej. Jessica, słodziuszko moja, czemu nie jesz mięsa? Bo nie chcę. Jak nie chcesz? No jedz mięsko. Nie. A co się stało? Zawsze jadłaś tak, że ci się aż uszy trzęsły. Nie jem mięsa, bo chcę uratować jak najwięcej zwierzątek. Że co? No tak, te biedne kurki i prosiaczki. Przestań, kochanie, jedz. Nie będę ich już jeść, już, Brianek. Nie. Ty też nie powinieneś jeść mięsa. Kochanie, ja całe życie nie jadłem mięsa. Jak to? Jessica, przecież wiesz, że jestem z wielodzietnej rodziny. No i? No to, że jak byłem mały, to moim jedynym daniem mięsnym był pasztet. Pasztet, Jessica. Brian, szybko! Co się stało, kochanie? Tam coś chodzi brzydkiego. Co i gdzie chodzi? Po ścianie, Brianek. Pomóż mi, wygoń go szybko. Kogo? Tego potwora. Jessica, czy ty znowu zjadłaś lody ekipy i masz halucynacje? No jadłam, ale tam jest potwór. Naprawdę. Dobra, idę gdzie? Much later. O k***a, trzymaj mnie, Jessica, bo puszek uciekł z klatki. Prawdziwy mężczyzna. Brian, podejdziesz? Poczekaj chwilę, już kończę grać. No chodź tu, proszę cię, no. Much later. No co tam, kochana? Czemu jesteś taka smutna? No co? No zoba, no. Na co? No co? Nie widzisz? Mój ślepaczku kochany? No nie. O co ci chodzi? Przeszkadzasz mi grać w Minecrafta. Brianek, chciałam dzisiaj założyć letnie spodnie, ale okazało się, że dupa jeszcze zimowa. Jessica, ja to swoich nawet nie wkładam, bo mi się fałdy przez rozporek wylewają. Ale pyszne jedzonko, kochana. Dziękuję, Brianek. Brianek, smakuje ci? Tak, Jessica, to jest pikadela sztosik. Naprawdę, Brianek? Naprawdę? Naprawdę, nie kłamnę. A to bardzo się cieszę, Brianek.
Much, much, much later. Wiesz co? Nie wiem, z czym jutro zrobić zupę. Co masz na myśli, skarbie? No, nie wiem, co kupić. Ziemniaki czy kartofle? A nie lepiej pyry? Much, much, much later. Ale się najadłem, Jessica. Kochanie moje, najcudowniejsze, mój cukiereczku. Wyjdziesz za mnie? Nareszcie, tak, wyjdę. To idź, śmieci leżą przy drzwiach. Hej, yo. Wiesz co, Lena? Brian to jest taki dziecinny jakiś. Dlaczego? No, ciągle tylko te gry i gry. Jakieś Minecrafty, Fornity i inne szajsy. Aha. Ja mu mówię, zrób coś spontanicznego. A on, okej, idę pograć w FIFA. Dość mam tego, on musi dorosnąć wreszcie. Much, much, much later. Hej, kochanie, wróciłem. No hej, Brianku mój. Jessica, musimy poważnie porozmawiać. No wreszcie dorosłeś. Jak sądzisz, co jest silniejsze, niedźwiedź czy rekin? Jessica, będziesz ze mnie dumna. Będę walczył w MMA. W czym? Fame MMA. Nie wiem, co to za ciuchy te MMA. To nie ciuchy, to gala. Jaka gala? Kawa? Kochanie moje, zrozum. Będę walczył w sztukach walki. Bił się będę. Z kim? Z tym fryzjerem. Jakim fryzjerem? No z tym od lodów twoich ulubionych. Z Frycem? No Frycem, czy jak on tam się zwie? Brianek, czy ty na łepetynę nie upadłeś? Przecież jedyny sport, jaki uprawiasz, to machanie myszką w lewo i prawo. Ale Jessica... O nie, mój miziaczku. Ty ostatnio jak grałeś w tego Minecrafta, to prawie sobie nadgarstek skręciłeś. Ty się nie nadajesz, oj nie. Brianku, zrobić ci kanapeczkę? Brian, szybko! No co tam, serduszko? Ktoś kradnie nasze filmy na TikToku. Że co? Jakie TikToki? Oj, Brianek, ty głupku mój kochany. Patrz! Jak to możliwe? My nagrywamy jakieś filmy? No nie my, ale ja. A ty jesteś aktorem. Aha. Nasz kanał na TikToku nazywa się Zagadkowy Test. Link w komentarzu. Słodziuszku mój cukierkowy, gdzie jesteś? Tutaj, Brianku. No co tam? Wiesz co? Spotkałem typiarę, nie? Nom. I ta typiara, nie? Nom. Pytała się coś o mnie, nie? Brianku, czy ciebie nie zagrzało słoneczko za mocno? Nie, a czemu? Bo ciągle mówisz nie i nie. No nie. Wracając do sedna, kochaniutka. Ta typiara nazywała się Carmena. Fajna taka zgrabna dziewczyneczka, nie? Zaraz ci patelną przywalę, Brian. Ale ona pytała, jak się wybić na YouTubie. Ciebie? No mnie. Brian, proszę cię, no. Wybić? To można szybę albo zęby. Jessica! No co tam, mój kochany Brianku? Wiesz co? Możesz mi na TikToku wysłać jakąś wiadomość w stylu, co tu robi policja? A po co ci to, Brianek? No potrzebne, mój cukiereczku. No powiedz, please. No please, proszę cię, no. Jessica, potrzebuję tego do mema. A co to jest mema? No takie śmieszne rzeczy w internecie, nie zrozumiesz, mój aniołku. Brianek, jak ty chcesz, żeby ludzie się śmiali w internecie, to wyślij im swoje zdjęcie. Co to za lagi? Much, much, much later. Jessica, kochany bąbeleczku mój najpiękniejszy, co robisz? A nic, w telefonie siedzę, a co? Bo gram w Minecrafta, ale mam lagi. W Lego grasz? Nie, słonko, mam opóźnienia w internecie, bo coś robisz na telefonie. Nie rozumiem, Brianku. Wyłącz to. Okej. A teraz? Słodziaku mój, wyłączyłaś mi komputer. No, kazałeś przecież. Jessica, miałem opóźnienia, bo coś ściągałaś pewnie na swoim telefonie. Brianku, opóźnienia to ty masz umysłowe. Kochaniutka, gdzie jesteś? Kochaniutka? Cukiereczku? O, tu jesteś, czemu się nie odzywasz?
bo mam focha przez duże W. A dlaczego? Co się stało, Jessica? Brajanku mój, tak jakoś wiesz, dawno się nie fochałam na ciebie, mój przygłupku malutki. Blondyneczko moja, wobec tego, żeby poprawić ci humor, zabiorę cię dziś na kolację. Naprawdę, Brajanek? Naprawdę? No, ubieraj się, wychodzimy. Nie spodziewałam się, toż to szok. Much later. Ale pyszne jedzonko, Brajanku. Wiem, kochana, teraz trzeba zapłacić. Zapomniałem portfela. Słodziuszku, masz jakieś drobniaczki może? Brajanku, zapomniałam powiedzieć ci, że mam bulimię. Bulimię? No. A co to jest ta bulimia? Ja jem, ty bulisz. Siemanko, tu Jessica, IQ 100-900. Chcecie dostać szóstkę z matmy? Co to za farty? Jessica, z kim ty znowu gadasz? Brajanek, graj ty se w te swoje gierki i czym papę jak streamuje na live'ie. Lofciam cię, Jessica. Przepraszam za Brajanka, on ma ADHD. Najpierw pomyślcie o cyfrze od 1 do 3 i zapamiętajcie ją. Jaki fart, co za farcerz nieumyty? Gin diabelski, cieniasie! Nie zwracajcie uwagi na tego przygłuptaska mojego. Teraz dodajcie obojętnie jaką cyfrę od 2 do 4. Nie, co to za farty? Ty widzisz, jak on farci? Centralny fart! Pomnóżcie teraz swój wynik przez 9. No walony cheater, on ma cheaty! Cheater! Na koniec do swojego wyniku dodajcie cyfrę od 1 do 4. Widziałeś to? Widziałeś to, co za fart? Fart? Napiszcie w komentarzu swój wynik, a sprawię, że wam kopara opadnie. Jak zaraz Brajankowi za te wrzaski z pokoju. Much later. Brajanek, czemu drzesz papkę? Bo nie mogę go zabić, tego farta. A ty grasz w CS-a? Tak. A jaki masz nick? Szakal. Brajanek, co z ciebie za szakal, jak nie możesz go killim? A co ty tam skrobisz, Brajanku? A nic tam. Pokażesz mi? Nie teraz. No proszę cię, no proszę cię, bardzo cię proszę, no. Później, kochana. Foch. Much later. Słodziuszku mój. Mam foszka. Jessica, bez ciebie nie ma nic, a z tobą jest wszystko. Zobacz, co dla ciebie przygotowałem. Zostanę sławnym diskopolowcem. Jessica, baby, please don't make me cry. Tylko buzi daj, buzi daj. Jessica, baby, please don't break my card. Udowodnię ci, że jestem wart. Brajanek, idź ty lepiej pograj w tego Minecrafta. Zmienię hasło do TikToka, bo wszyscy kradną moje filmy tam. Może to pomoże, a może nie. Zmień hasło. Brajanek. Hasło za krótkie. Co za krótkie? Co za krótkie? Kochany Brajanek. Hasło musi zawierać minimum 1 cyfrę. No nie, znowu te cyfry i liczby. 1, kochany Brajanek. Hasło nie może zawierać spacji. Toć to szczyt głupoty i skandalu. 1, kochany Brajanek. Hasło musi zawierać co najmniej 10 różnych znaków. No nie, no Brian musiał coś tu namieszać na telefonie. Pewnie grał w te gry masakratyczne. 1, kochany Brajanek. Hasło musi zawierać co najmniej 1 wielką literę. Brajanek, coś ty mi tu narobił. 1, kochany Brajanek. Hasło nie może zawierać kolejno następujących po sobie wielkich liter. Jakie wiekowe litery, psia mać? 1, kochany Brajanek. Hasło powinno mieć ponad 20 znaków długości. Jeżeli nie zmienisz mi tego hasła, to skasuję konto, bo mnie okradają. Hasło uprzednio używane. Brajanek! Zepsułeś telefon! Dalej będą mnie kraść! Brian! No co tam? Naparzam w Minecrafta? Przestań, no.
Szukam piosenki, ale nie mogę znaleźć. Kto szuka, nie błądzi, Jessica. Że co? Brianku, pomóż mi. Słodziuszku, mój ulubiony. Przecież muszę dokończyć grę. Chcesz, żebym dostał bana? Jak chcesz, to weź se banana. Ale no weź, no weź, no proszę cię, no. Dla ciebie wszystko, a nawet więcej, mój diamenciku. No której muzyki szukasz, skarbie? To leciało jakoś tak. Trurururu tu, tu 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 ri tu tu lu ti tu tu. Albo och no 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 jak no 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 siruriru. Kojarzysz? Mój cukiereczku, powiem ci, że tego nie wiem. Jessica, chodź tu. Będziemy kopać bitcoiny. Co ty chcesz kopać, Brianku, mój kochany? Wirtualną kasę. Będziemy bogaci. Very, very rich. Kupię ci jacht. Co? Ty mi lepiej kup obiad. Dawaj, Jessica. Poczekaj. A po co, cukiereczku? Dobra, weź, przestań. Much later. Jessica, a po co ci ten kilof? No, będziemy kopać. Słodziuszko moja, bitcoiny kopie się na komputerze. Brianek, jak ino raz pierdyknę w ten szmelc, to nie tylko bitcoiny z niego wylecą. Brianku! Co? Gównienko! 1-0. Zrywam z tobą. 1-1. Jestem w ciąży. 2-1. A ja bezpłodny. 2-2. Kto powiedział, że z tobą? 3-2. Dobra, wygrałeś, Jessica. Dzisiaj ja zmywam naczynia. Jessica, zapisuję się do Mam Talent. Gdzie? No casting jest do Mam Talent. A ty jaki masz talent, Brianku? No umiem śpiewać przecież zajebiście. Raczej grać. No w sumie graczem to ja jestem niemiłosiernym. Brianek, grać to ty umiesz, ale na nerwach. Czyich? Moich. Brianek, moich. Ale zapisać to się możesz w sumie. Może się ulitują nad tobą, misiaczku. Halo! No cześć, babuniu. Tu Jessica. Halo! 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 Tu Jessica, babuniu. Jessica, moja najcudowniejsza, najukochajniejsza blondyneczko. Słucham cię, kochanie moje. Kupiłabyś mi lody ekipy? Bo była dostawa w sklepie. Co? Lody ekipy. Kup mi, proszę cię. Jakie okłady? Much later. Dzień dobry. Szukam lodów dla wnusi. A jakich? Epoki. Jakich? Lodów epoki. Głucha pani jest? Ej, ciu, zaraz na fajdule w gacie. Masakra jakaś. Ale będzie lipa bella. Much later. Halo, proszę pani. Muszę wyjść. Dopiero co się lekcja zaczęła, Brianek. Ale ja muszę. Nie. Much later. Dobra, wybiegam. Brianek! Oj. Ach, kurczę. Release the Kraken! Brianek? Czy cię nie pogięło w dekiel? Toć to żeńska łazienka jest. Jessica, chyba będę chory. Mam wysoką gorączkę. Much later. Kochanie, proszę cię. Daj tam mi skarpety. Pościel mi łóżko. Na bank jestem chory. Much later. Jest tu ktoś? Czy ktoś mi poda pilot do konsoli? Proszę, bo nie da rady wstać. Much later. Jessica, napisz do moich kumpli z Minecrafta, że umieram. Czas się pożegnać. Much later. Babciu? To ty? Widzę światełko w tunelu. Jessico, kocham cię. Brianek, weź się ogarnij.
I nie rób z siebie pośmiewiska na całe internety. Ale ja naprawdę... Proszę cię, no. My z gorączką, 40 stopni w skwar jak cholera, to na polu ziemniaki kopalim ze starym. Jessica, skarbeńku, coś ci powiem. No? W szkole nazywają mnie 007. Jak? No jak ten agent niezmiennej mości. Nie rozumiem, Brianek. James Bond, 007. James Bong? Bond. Brianek, znowu w jakąś nową gierkę, żeś zaczął pykać, a pół chaty do posprzątania. Jakie pół chaty? U mnie na kompie aż się błyszczy. Chyba kurzem. Kochaniutka moja skarbeńku, ja cię nie kłamnę. A co to znaczy niby ten 007, misiaczku? Zero chęci do nauki, zero motywacji, 7 dwój na zakończenie szkoły. A ja myślałam, Brianek, że to poziom IQ twojego umysłu. Brianek! Brianek! Co tam piszczy w trawie, cukiereczku? Nico, co robisz? Napieram w klawiaturę kciukami. No, jak ja mogłam zapomnieć o tych twoich gierkach. Chodź tu na chwilę. Much later. No? Podobno jesteś najbystrzejszym minecraftowcem na tej planecie. No chodzą takie słuchy, to prawda. Słuchaj, kiedy miałam 6 lat, no? To moja siostra była ode mnie o połowę młodsza. No? Teraz mam 16 lat. No? To powiedz mi, ile lat ma teraz moja siostra? Much later. Much later. I co, wiesz? Wiem, ale nie powiem. No widzisz? I po co tyle gierkujesz jak w muszczku papka? Halo, tu Jessica. Jessica! Kochaniutka moja blondyneczko najcudowniejsza. Kocham cię, skarbie. Dziadek umiera. Dziadek umiera? Co? Dziadziu Stefan? A co się stało? No stary już jest, stary skarbusiu. Serce już słabe, umysł już sflaczał. Oczy mu się przymykają. Jednym słowem pada dziad. Przyjdźcie dzieci go pożegnać, póki zipie jeszcze, Stefciu. Dobrze, babuniu, niedługo będziemy. Brian, dziadek umiera. Jak umiera? Tak jak wtedy, co była Wielkanoc? Co nam Pryma Aprilis spóźnione zrobił? Nie, Brianek. Teraz jest coś na rzeczy. Musimy jechać do dziadzia na te ostatnie jego chwile. Zakładam sufiksy i lecimy. Wzywaj taksówkę, Jessica. Much later. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie jedziemy? Proszę szybko na partyzantów. Dziadek umiera. A przepraszam, można zapalić? Nie. To skąd tu tyle niedopałków? Ponieważ zostawili je pasażerowie, którzy nie pytali, czy tu można palić. Aha. A czy mógłby pan przynajmniej przetrzeć czymś przednie szyby? Nie. Przecież nic nie widać. To i tak nic nie da. Okulary zostawiłem w domu. Much later. Mój kochany dziadzia. Kochamy cię, dziadzia. Zdradzę wam mój największy sekret, moje dzieci. Ja naprawdę nie chciałem się żenić i zakładać rodziny. Miałem wszystko. Szybkie samochody, piękne kobiety, sporo przyjaciół i kasę. Ale pewnego wieczoru znajomy rzekł do mnie: ożeń się i załóż rodzinę, bo nie będzie ci miał kto podać szklanki wody, kiedy będzie ci się chciało pić na łożu śmierci. Od tego momentu słowa te nie dawały mi spokoju. Postanowiłem radykalnie zmienić swoje życie i ożenić się. Skończyły się wyskoki z kolegami na piwo. Teraz wyskakiwałem tylko do nocnego pogerberki dla was, dzieci. Wieczorne dyskoteki z dziewczynami zmieniły się w wieczorne oglądanie seriali z żoną. Pieniądze z konta zostały roztrwonione na fundusze inwestycyjne dla was, kochane dzieci. Swawolne dni sprzed małżeństwa odeszły jak wiatr.
I teraz, kiedy leżę na łóżku śmierci, wiecie co? No. No co, dziadziu? Nie chce mi się pić. Brianek, miałam straszny sen. Jaki, skarbie? Słuchaj. Pewien smok napadł okoliczne wioski, palił domy, pożerał dziewice i robił dużo innych okropnych rzeczy. No. Okoliczni mieszkańcy szukali ratunku, więc wysłali mnie, abym znalazła rycerza do pokonania tego strasznego smoka. Much later. Biały rycerzu, ratuj nas przed straszliwym smokiem. W tobie nasza nadzieja. Wyprawa na smoka to poważna sprawa. Dajcie mi czas do namysłu. Przyjdźcie za tydzień. Tylko ten smok nie poczeka nawet godziny i nas gładzi. Przykro mi. No nic, muszę iść szukać dalej. Much later. Czerwony rycerzu, ratuj nas przed okrutnym smokiem. No. Walka ze smokiem to nie byle co. Muszę się wcześniej dobrze zastanowić. Sami rozumiecie. Odpowiem wam za może 2 tygodnie. Ale my nie możemy tyle czekać. Szukam dalej. Much later. Po długich poszukiwaniach patrzę, a tam stoisz ty, Brianek, w czarnej zbroi. O, Brianek, rycerzu mój, na nasze miasto napadł smok. Ratuj nas. Koniu mój, szybko, daj tam mi zbroję, miecz i tarczę i ruszamy. Naprawdę, Brianek? Naprawdę? Ty nie potrzebujesz ani chwili na zastanowienie, mój wybawco ukochany? Tu się nie ma nad czym zastanawiać, Jessica. Tu trzeba spierdalać. Brianku, idę do łazienki. Okej, kochanie. Much later. Dlaczego tak się wysmurowałaś, Jessica? Żeby być piękną, mój ukochany. Much later. Brianku, zmywam już maseczkę i idę do ciebie. Jessica, co się stało? Poddajesz się? Nie chcesz być już piękna? Brianku, też tak miałeś? To znaczy jak? No jak byłam malutka, to mama mi mówiła zawsze: jedz co dają i nie wybrzydzaj. No? No, a teraz do swoich wnuków mówi: jak ci pokroić szyneczkę? W serduszka czy w gwiazdki? Jessica, ja to jadałem, jak mi w szkole mops kartki na obiad załatwił. Zobacz, Brian, co nagrałam. Zostanę kamerzystą. No, poka. Ale fajne, nie? Ale tu nic nie ma, kochanie. Jak to nie? Zobacz jeszcze raz. Ale super, co nie? No i co o tym sądzisz? Świetnie, Jessica. Głębia czerni perfekto. Wiesz co? Zgłosiłam się do hotelu Paradise. O, fajnie. Przyjęli cię? No właśnie nie. A czemu? No rekruter w pewnym momencie zapytał mnie, czy znam angielski. A ja powiedziałam, że doskonale. No i co? No potem zadał mi jakieś pytanie po angielsku. What's your name? Czy coś takiego? I co odpowiedziałaś? Powiedziałam, że I understand, ale nie aż tak bardzo. Halo? Masakra, Brian. Chciałam pojeździć twoim samochodem. I co, dałaś radę ruszyć za pierwszym razem? No właśnie nie. A co się stało? No co? Co się stało? Kochanie, samochód ma 3 pedały, a ja mam tylko 2 nogi. Ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Jaką? Nie na darmo opłacałeś autokasko. Halo? Cześć, Jessica, kochaniutka nasza. Rozwodzimy się z dziadkiem. Że co? Dlaczego? Doszliśmy do wniosku, że nie pasujemy do siebie. Much later. Brian, dziadki się rozwodzą. Co takiego? Dzwonię do nich. Halo, tu babcia. Hej, kochana babciu mojego serduszka Jessiki. Halo? Babcia? No, słucham, wnusiu.
Nic nie róbcie, babciu, póki nie porozmawiacie z nami. Przyjedziemy jutro. Much later. Stefan! Tu na Wielkanoc będą! A co wymyślimy na Wigilię? Tato, mówiłeś, że jesteś panem tego domu, prawda? Tak, córcio. Jestem głową tej rodziny. Czyli jesteś prawie jak król, a my jak podwładni? Dokładnie. A król przesiaduje na tronie? Zgadza się, córcio. No dobrze, królu. Oto twoje berło. Kibel się zapchał. Hej, coś ci powiem. No, moja mama cierpi na bezsenność. Jak to? No nie może spać. A i co? No słyszałam, jak tata z nią o tym rozmawia. Tak? I co powiedział? No powiedział, że wie, czemu nie może spać. To znaczy? Powiedział jej, że ona nie może zasnąć, bo zło nigdy nie śpi. Jessica, nie śpij na lekcji biologii. Do odpowiedzi. Wymień mi 5 zwierząt mieszkających w Afryce. 2 małpy i 3 słonie. Ale ta lekcja nudna jest. Muszę coś wymyśleć, aby pograć w Gacha Life. Proszę pani, proszę pani. Słucham, co się stało? Nie działa mi mikrofon. No to napraw go, Jessica, jak najszybciej. Dobrze, proszę pani. Much later. Już działa, proszę pani. A to dobrze, akurat koniec lekcji. Nom? Jessica, ale wytłumacz mi, jak ja cię wcześniej słyszałam, jak nie działał ci ten mikrofon? Proszę pani, to zasięg 5G. Jessica, idę po chleb. Okej, kochanie. Much later. Gdzie byłeś tyle czasu? Po chleb. A gdzie miałem być? Ty zawsze jak idziesz, to nie ma cię godzinę. A sklep jest pod blokiem. Przez okno widziałam, jak szedłeś w inną stronę. Zdradzasz mnie? Jessica, my jesteśmy tak biedni, że idę do parku po chleb. Jak do parku? No normalnie. Jak mnie kaczki widzą, to mi chleb rzucają. Cholera jasna. Nie mogę zasnąć. Jak on głośno chrapie. Brian, nie mogę spać. Brian. Brian. Śpisz? Brian. No co, kochanie? Nie mogę zasnąć, bo ciągle chrapiesz. A ja mogę. Nic mi nie przeszkadza. Brian. Brian, powiedz mi, jak to jest? Ale co, kochanie? Niektóre dziewczyny mogą jeść i jeść i nie przytyją ani grama. No może mają lepszy metabolizm, więcej ćwiczą. Nie, nie, Brian, to nieprawda. Ja wystarczy, że kliknę lubię to na zdjęciu czekolady i bum, pół kilograma więcej. Kochanie, spokojnie. Czy wiesz, że najnowsze badania dowodzą, że kobieta, która ma kilka kilogramów nadwagi, żyje dłużej niż mężczyzna? Naprawdę? Tak, ale żyje dłużej od tego, który o tym wspomni. Wszystkiego najlepszego, dziadku. Skończyłeś dziś 100 lat. O tak. Dziękuję, wnusiu. Zdradź mi, dziadku, jak ty to zrobiłeś? Nie każdy dożywa tylu lat. To rzadkość. Ach, kochaniutka. Raz w roku urządzam organizmowi alkoholową terapię szokową. Oj, dziadku, to ile ty wtedy wypijasz? Tego dnia właśnie nie piję. Brian, wiesz, co dzisiaj jest za dzień? No tak, poniedziałek jest. Nienawidzę poniedziałków. Dzisiaj jest Dzień Kobiet. Wiem. A co byś chciała dostać w ten szczególny dzień? Liczy się pamięć, Brian. Pamięć. A no tak, kochanie. Pamiętam tego focha rok temu, kiedy nic nie dostałaś. Już nie zapomnę. Pamięć jest najważniejsza.
Suruś, chodź mi pomożesz. Okej, tato, a jak? Muszę zaparkować auto tyłem w garażu. No okej, tatuś, ale co mam robić? Słuchaj, kochanie, po prostu powiedz, kiedy dojadę do ściany. Dobrze, tato. Okej, to ruszam. Jesteś tam? Tak. To cofam. Wszystko widzisz? Tak. Tato, dojechałeś do ściany dokładnie o 13:12. Brian? No co, kochana? Czy jestem grubsza niż wtedy, kiedy mnie poznałeś? Nie, kochania, dlaczego? Bo dziewczyny się w klasie ze mnie śmieją, że jestem gruba. Głupia ty, nie przejmuj się, nie jesteś gruba. Ale naprawdę nic nie przytyłam? Mówisz prawdę? Jessica, naprawdę, teraz siedzę, oglądam film. Jak chcesz, to weź dwa krzesła i siadaj obok. Jessica, a ty jesteś dobra z historii? No, tak średnio. Nie pamiętam nawet, co było wczoraj. Jessica do odpowiedzi. Dobrze, proszę pani, jestem przygotowana. Cieszę się, więc zaczynamy. Pierwsze pytanie. Podczas jakiej bitwy zginął Napoleon? Jego ostatniej. Gdzie została podpisana deklaracja Napoleona? Na dole kartki. W jakim stanie płynie rzeka Rawi? W stanie ciekłym, proszę pani. Świetnie, Jessica. Pała. Brian, a powiesz mi, kto jest bardziej inteligentny? Ja czy ty? Kochanie, obiecałem ci, że nigdy cię nie okłamię, więc powiem, że ja jestem bardziej inteligentny. To zadam ci zagadkę, okej? No słucham, kochanie. Uwielbiam zagadki. Jaka mysz chodzi na dwóch nogach? Żadna. Myszka Miki, ty mój głuptasie jeden. A jaka kaczka? Kaczor Donald? Oj, Brian. Każda. Cześć, mamo, wróciłam. No cześć, Jessica, gdzie byłaś? Na podwórku się bawiłam. Tak długo? Ale jabłka przyniosłam. A skąd je masz? Znalazłam je, mamo. Jak znalazłaś? No dobra, mamo. Od sąsiada mam te jabłka. A sąsiad wie o tym? No pewnie, mamo. Przecież mnie gonił. Brian, gdzie jesteś? W kiblu jestem, co chcesz? Pytanie mam, możesz gadać? No przecież odpowiadam, to raczej mogę. Trochę niezręcznie, ale mów. Kochanie, pamiętasz, jak rano biegałam po mieszkaniu i radośnie krzyczałam hurra, znalazłam wreszcie klucze? No pamiętam. To nie wiesz może, gdzie ja je potem położyłam? Hej, Lena, coś ci powiem. No hej. Wiesz co? Tata nakrzyczał wczoraj na mamę. Ojej, a dlaczego? Nie wiem, ale potem mama nakrzyczała na mnie. Tak bez przyczyny? Tak. A ja z tej złości nakrzyczałam na kota. I wiesz, co zrobił kot? No? W milczeniu nasrał wszystkim do butów. A to mała bestia. Brian, co robisz? Oglądam mecz, kochanie, a co tam? No wiesz co? Z kranu leci woda. No to chyba dobrze, a skąd ma lecieć? Brianku, ona leci, jak jest woda zakręcona. Miałeś to naprawić. Wiem, ale mecz jest teraz później, Jessica. Ciągle później i później. Brianku, zrób to cię, proszę cię. Brianku, no please. Kochanie, mój skarbusiu jedyny. Jak obiecałem, że to zrobię, to zrobię. Nie musisz mi tego przypominać co pół roku. No, już tak 4 lata. Policja? Halo, policja? Na drzewie obok mojego balkonu jest groźne zwierzę. Może pani je opisać? Brązowy, wyłupiasty pysk. No, ten potwór nie rusza się od 2 dni.
Mamy pozamykane wszystkie okna, bo jak wejdzie, to mi kota pożre. Szybko przyjedźcie, to chyba lagun. Może pani wysłać jakieś zdjęcie? Proszę. Zjem kota! Jessica! Kochaniutka! Gdzie jesteś? Idę już, babuniu. Co tam? Posłuchaj, ty moja słodziutka, kochaniutka, najpiękniejsza blondyneczko moja. Kocham cię. Kupisz mi lockdown? Ale jak? Co? Lockdown? No, lockdown. Babuniu, ja nic nie rozumiem. Posłuchaj, wnusiu. W telewizji mówili, że najlepsze lekarstwo na tego wirusa to lockdown, więc kup mi go w aptece. Aha. Brajanek, Brajanek, jestem przeszczęśliwa. Patrz. No i? No co, no i? To są lody ekipy. Ale której ekipy? No jak to, której tej znanej ekipy? Ale co, ekipy Realu, Legii czy Barcelony? Kogo ekipy? Brajanek, ty jesteś zacofany umysłowo, mój misiaczku. To lody ekipy Fryca. Jakiego Fryca? U fryzjera lody kupiłaś? Wiesz co? Jestem przeszczęśliwa. A co się stało? Trafiłam szóstkę w lotka. Nie wierzę, naprawdę? Tak, to jest mój szczęśliwy dzień. To jesteś milionerką? Tak, sama w to nie wierzę. Zobacz na kupon. No ale ty trafiłaś tylko szóstkę. Szóstka to szóstka. Jessica, wiesz, że pan Jezus zmieniał wodę w wino? A moja mama zmienia rosół w pomidorową. Hej, Jessica, ty jesteś dobra z matmy, nie? No. To patrz, jak pokroję ciasto na trzy części, to każde będzie 0,333 całości, tak? Zgadza się. Okej. A jak pomnożę potem 0,333 przez 3, to mam 0,999. Gdzie się podziało 0,001 ciasta? Zostało na nożu. A, okej, dzięki. Mamo, nie działa telewizja. No nie, stary znowu nie opłacił rachunków. Stary, opłacałaś rachunki? Tak, a co? Nie działa telewizja. A ty, córuś, powiedz mi, nie ściągnęłaś jakiegoś wirusa, jak grałeś w te gry? Ten film to prawdziwy sztos. Musi się udać. Jeszcze tylko strzelę zajebistą miniaturkę. Dobra, wrzucam. Zostanę znaną youtuberką i będę zarabiać kokosy. Będę lubiana jak ta lala. Okej, wrzucone. 10 seconds later. The next day. Much later. Nikt mnie nie lubi. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy są rowery? Nie. A czy są rolki? Też nie. A deskorolka przynajmniej? Proszę pani, nie ma tu żadnych rowerów, rolek czy deskorolek. To sklep monopolowy. Jest pani świadkiem. Próbowałam zająć się sportem. 2 butelki wina poproszę. Hej, Jessica. Muszę ci coś powiedzieć. No mów, kochanie. Już mam tego dosyć. Wszyscy się ze mnie śmieją, że jestem ruda, że mam piegi. Nie przejmuj się tym. Ze mnie też się śmieją, że jestem głupią blondynką. To powiedz mi, Jessica, jak ty śpisz w nocy, wiedząc, że są ludzie, którzy cię nie lubią? Bez majtek. Bez majtek? Tak, śpię bez nich na wypadek, gdyby chcieli pocałować mnie w dupę. Jessica, obiad! Zaraz, mamo, przyjdę. Kończ grać i chodź. Mamo,
Ostatnia runda w Lola. Zaraz będę. Chodź tu natychmiast. Kurwa, dostanę bana. No dobra, jestem. Gdzie ten obiad? Poczekaj chwilę, ziemniaki się jeszcze gotują. Dzień dobry. Dzień dobry. Jessica, tak? Owszem. Dzisiaj przeprowadzimy badanie wzroku. Ale ja wszystko widzę, proszę pani. Świetnie. Sprawdzimy to. Proszę usiąść wygodnie na fotel i zakryć lewe oko. Lewe oko, Jessica. Super, ale proszę odkryć prawe oko. Kurczę, teraz które to które? Much later. Świetnie. Jak już masz zakryte te oko, mów co widzisz. B. G. Też G. Much later. Brian, byłam u okulisty. No i co powiedziała pani doktor? Powiedziała, żebym się alfabetu nauczyła. Brian, mój kochany. Proszę, masz ode mnie coś do przegryzienia. O, dziękuję ci, Jessica. A co to jest? Orzeszek to jest, Brianku, orzeszek. A, dziękuję. Dla ciebie wszystko, Brianek. The next day. Brianek, wróciłam, mam coś dla ciebie. O, znowu orzeszek. Dziękuję, kochana. Proszę bardzo. A ty nie zjesz? Brianek, przecież wiesz, że mam alergię na orzechy. No rzeczywiście, słodziaku mój, pamiętam. The next day. Brian, wróciłam. No hej. Proszę, Brianku, masz. Dziękuję, kochana. Zawsze o mnie pamiętasz. A powiesz mi w ogóle, skąd ty masz tyle tych orzechów? Jak to skąd? Sto fifi. Lena, bądź ostrożna, bo ludzie wariują z powodu zamknięcia w domach. Ale jak to? No co? Właśnie rozmawiałam o tym z kuchenką mikrofalową i tosterem. I wszyscy zgodziliśmy się, że wszystko idzie w złym kierunku. Że co? Ale nic nie mówiłam pralce, ponieważ wszystko przekręci. A już na pewno nie lodówce, bo jest zimna i zachowuje dystans. Oszalałaś, Jessica? Nie. W końcu żelazko mnie uspokoiło, mówiąc, że będzie dobrze i wszystko da się wyprostować. Aha. Dziadku! Co tak myślisz? A, bo zapomniałem, jak się nazywam. Babciu, chodź tu szybko. No idę, kochana, idę. No nogi już bolą, to nie te lata już, nie te lata. Słucham, wnusia. Dziadek mówi, że zapomniał, jak się nazywa. O, stary sklerotyk się znalazł. Nie wie, jak się nazywa. Ja to pamiętam wszystko jeszcze sprzed pierwszej komunii. A ty, stary zgredzie, nawet nie wiesz, jak się nazywasz. To jak się nazywam? Ale co? Jak, no? No jak, no? No? Ale to dziś potrzebujesz wiedzieć? Dzień dobry. Czy to sklep zoologiczny ze zwierzętami? Dzień dobry. Proszę się rozejrzeć. No, już. A czy to sklep ze zwierzętami? No, jak widać, tak. A to dobrze. Wolałam zapytać. A proszę mi powiedzieć, dlaczego ta papuga ma do jednej nóżki przywiązaną czerwoną kokardkę, a do drugiej zieloną? Jak pani pociągnie za zieloną wstążeczkę, papuga mówi po francusku. A jak za czerwoną, to po angielsku. A jak pociągnę za obie? To spadnę z drążka i zdechnę, ty głupia babo! Dzisiaj prima aprilis. Wkręcę Briana, że odchodzę od niego. Much later. Jessica, wróciłem.
Jessica? Jessica, gdzie jesteś? List? Brian, jestem już zmęczona naszym związkiem. Odchodzę, nie chcę tego dłużej ciągnąć. Hej, Lena, nie uwierzysz, co się stało. Moja stara w końcu się ode mnie odczepiła. Zaraz u ciebie będę i wszystko ci opowiem. Nie wiem, dlaczego wytrzymałem z nią tyle lat. Do zobaczenia. Much later. Co? Nigdy mnie nie kochał? Jeszcze poleciał do mojej najlepszej psiapsiuły? O, Dranierem też zostawił list. Wystawały ci nogi spod łóżka, moja blondyneczko. Wyszedłem kupić chleb. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Jessica, tak? Owszem, to ja. Super. W CV widzę, że zna pani angielski na poziomie komunikatywnym, tak? Yes, of course. Świetnie. Potrzebujemy tłumaczy do programów komputerowych. Zna pani Windowsa? Nie, takich chyba u nas nie mieszka. Jessica, co ty robisz? Gdzie jesteś? W kuchni jestem, a co chcesz? Kochanie, dlaczego są pootwierane wszystkie okna w mieszkaniu? A co ty taki ciekawski, Brajanek? Przeciąg jest. No zobacz, misiaczku, co tu jest napisane. Kisiel gotować w przeciągu. 10 minut. Jessica, podejdź do mnie na chwilę. Zobacz na swoje oceny. Matematyka 2. Historia 2. Język polski pała. Biologia 3. Geografia pała. Język angielski 2. WF nie uczęszczasz. Muzyka 4. Religia nieznana. Widzę, że sobie nie radzisz w szkole, ale powiedz mi, Jessica, jaki jest twój ulubiony przedmiot? Smartfon. Halo? Brian, mój geniuszu, mógłbyś do mnie wpaść? No pewnie, kochana, a co tam? Mam tu strasznie trudne puzzle i nie wiem, od czego zacząć. A co powinno z nich wyjść według rysunku na pudełku? Wygląda na to, że skunks. Skunks? Okej, niedługo będę, kochanie. Much later. No hej, Jessica. No hejka, Brianek. Gdzie są te puzzle? Tutaj. Kochana, nie wydaje mi się, żebyśmy ułożyli z tych kawałków cokolwiek przypominającego skunksa. Naprawdę, Brianek? Naprawdę? Tak, skarbie, ale nie przejmuj się tym. Chodź, napijemy się najpierw herbaty. No, a potem mi pomożesz? A potem pomogę powrzucać ci z powrotem do pudełka te płatki kukurydziane. Brajanku, spokojnie, bo mi się udławiasz. Poczekaj! Skończę, kochanie. Dlaczego ty tak szybko jesz? Jessica, ja jestem z wielodzietnej rodziny. No i co z tego, Brajanku mój? Oj, Brajanku, co ja się z tobą mam? Kochanie, u nas, jak mama stawiała obiad na stół, to najadł się ten, co chwycił go szybciej. No cześć, córcia, co tam? Mamo, stało się coś strasznego. Co takiego? Mów szybko. Tata spadł ze schodów. Że co? Potknął się o twoje buty. Ale nie martw się, nic mu nie jest. O, ale mi wystraszyłaś. A co powiedział? Pominąć przekleństwa? Tak. To spadł w milczeniu. Jaki przystojniak, chyba do niego zagadam. Tylko jak zacząć? Hej. No cześć. Ty też płyniesz tym statkiem? No tak. Aha. I co tu dalej zrobić? A powiedz mi, skąd jesteś? Przemyśl. A few minutes later. Już przemyślałam i dalej nie wiem. Halo? No cześć, Jessica, jest ojciec? Jest.
poproś go. Nie mogę. Dlaczego? Bo jest zajęty. A mama jest? Jest. To poproś mamę. Nie mogę. Też jest zajęta. A czy oprócz mamy i taty jest jeszcze ktoś w domu? Tak, policja. No to poproś pana policjanta. Nie mogę. Jest zajęty. Czy jeszcze jest ktoś w domu? Straż pożarna. Ale pan strażak też jest zajęty. Powiedz mi, dziecko, co oni wszyscy robią u was w domu? Szukają. Kogo? Mnie. Ratunku! Ratunku! Mój chłopak umiera! Szybko, pomóżcie mu! Wytrzymaj jeszcze trochę, Brajanku. Skarbie, kocham cię całym moim serduszkiem. Szybko! Ratunku, on się nie rusza! Nie będę ci już nigdy kazać zmywać naczyń, wynosić śmieci. Obiecuję. Obudź się, kotku. Ksiądz? Córko moja, odejdź, pomodlę się za niego. Synu, czy wierzysz w Boga? Chłopie, ja umieram, a tobie się na zagadki zbiera? Wstawaj, córuj, do szkoły! Słyszysz? Już, bo się spóźnisz. Jeszcze 10 minut, mamo. Żadne 10 minut. Jak miałaś roczek, wiele razy chciałam pospać jeszcze 10 minut. I jak myślisz, dałaś mi? Brajanku, Brajanku, wiem, że jesteś zły za wczoraj. Przepraszam cię bardzo, przepraszam, Brajanku. Ale wiesz, co dzisiaj jest za dzień? Nie wiem. Skarbie, dzisiaj mamy dzień przymierza i zgody. Jak to? Normalnie, Brajanku. Ubieraj się, wychodzimy. Mam dla ciebie niespodziankę. Świetnie, uwielbiam niespodzianki, kochanie. Much later. A, pewnie zabrała mnie do centrum handlowego. Pewnie na jakiś obiad. Much later. Jessica, co my robimy w tym sklepie? Pamiętasz, jaki dzisiaj dzień? No, dzień przymierza i zgody. No właśnie, Brajanku, ja przymierzam, ty się zgadzasz. Brajanku, idę do sklepu po zakupy na obiad. Dobrze, skarbie, ja tu posiedzę i pogram w Minecrafta. Much later. Brajan, wróciłam. Pomóż mi rozpakować zakupy. Jasne, skarbie. A co to jest, Jessica? Ziemniak. Kochanie, taki włochaty? No lata jeszcze nie ma, a ziemniakom też zimno.